Cześć, kolejny tutorial z edycji zdjęć, ponownie Lightroom i odpowiedź na kolejny zestaw Waszych pytań, to znaczy jak na zdjęciach pokazać taki prawdziwie zimowy, surowy klimat. Ja pokażę Wam to na przykładzie tego zdjęcia, wykonanego na przełomie grudnia i stycznia 2018 roku w Norwegii, naprawdę w bardzo chłodnej i niefajnej scenerii. Wbrew temu, co widać na zdjęciu, było bardzo chłodno, około minus 15 stopni. Było też bardzo wietrznie i w związku z tym to zdjęcie, jak dla mnie, nie oddaje tej scenerii. I dlatego chciałbym Wam pokazać, jak z niego możemy uzyskać w Lightroomie zdjęcie, które będzie bliższe temu obrazowi. Zapraszam. Żeby nie tracić czasu, od razu wskakujmy do Lightrooma i to, co się rzuca w oczy pomiędzy tymi dwoma zdjęciami, to po pierwsze ten nasz surowy RAW wykonany na około 100 mm jest zbyt mocno nasycony kolorami i tych kolorów jest zbyt dużo. Dodatkowo ja chciałbym przejść do zdjęcia, które będzie miało kontrast, ale będzie opierało się de facto na dwóch barwach, na niebieskim i jego różnego rodzaju odcieniach. W dodatku te barwy powinny być troszeczkę bardziej matowe. Kontrast, ale jednocześnie dość matowo i to nam da ten surowy klimat w mojej ocenie, więc zobaczmy, jak możemy to osiągnąć. Zacznijmy od tego, co robię zawsze, korekta aberracji chromatycznej i profilu obiektywu i tutaj pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to podbijemy sobie balans bieli. Tu jest zbyt niebiesko, więc ja gdzieś w okolice 7000 sobie to ustawię, a jednocześnie skoryguję tintę gdzieś bliżej, powiedzmy minus 3, trochę w kierunku zielonego. No i teraz podbijmy nieco ekspozycję. Jak widzieliście na tym finalnym obrazie, tutaj chciałbym mieć niemal białą górę. Zdejmijmy clarity, dodajmy nieco vibrance i zabierzmy nieco saturacji. Teraz spróbujmy podbić cienie i podbić światła. To jest moja bazowa ekspozycja, myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. I kolejną rzeczą, którą zrobię, to stworzę sobie tutaj taką dość nietypową krzywą, bo tak jak powiedziałem, chcę tutaj uzyskać nieco fejda, więc ona mi się powinna ułożyć w taką eskę, ale poniżej tego oryginału, tak to nazwijmy, o, w ten sposób. Ok. Jeszcze troszeczkę. Myślę, że to będzie na ten moment w porządku. Zobaczmy, może troszeczkę jeszcze podbijmy cienie, ale na razie więcej z tym robić nie będę i troszeczkę biel. Dobrze, teraz przejdźmy do panelu, gdzie będzie się działo dosyć sporo. Zabierzmy saturację z niebieskiego. To jest podstawowa rzecz, którą muszę według mnie wykonać. Gdzieś minus 40. Zabierzmy też saturację z zieleni. I też tą czerwień. O właśnie, trochę przesuńmy. Dzięki temu uzyskujemy tutaj trochę inne te barwy. Za chwilę je będziemy zabierać, ale już widać, że ten kadr idzie w tym kierunku, który nas interesuje. Więc teraz przejdźmy do panelu HSL, bo tu się będzie działo najwięcej, tylko jeszcze może minimalna korekta tinty też tutaj. Ok. I teraz panel HSL. I zobaczmy. Pierwsza rzecz, tą niebieskość sobie spróbujmy ustalić. O, gdzieś to niech będzie ten punkt, myślę. Teraz popatrzmy, co się dzieje z tą magentą. Ona tu jest, widać ją tutaj między innymi. Ale ja chyba jej ruszać nie będę, bo ja będę chciał te kolory wszystkie pozabierać. Zobaczmy, co się dzieje. Żółty, zielony, tutaj nic. Tutaj mamy tą czerwień. Ją zaraz sobie zlikwidujemy, bo te burty będą niemal ciemne. Więc tak, zabierzmy saturację z tej czerwieni. Zabierzmy saturację z tych świecących okienek. Zabierzmy też tą saturację z naszej magenty i z naszego fioletu. I popatrzmy teraz na te kolory właśnie, które są dla nas kluczowe. Niebieski i aqua. I tutaj dzieje się kluczowy element naszego kadru. I sądzę, że w tej chwili ten punkt wyjścia jest jak najbardziej w porządku. Teraz podbijmy sobie jasność naszej aqua. Podbijmy sobie, widzicie, tutaj w tej części mamy ten fiolet.
Więc ja go też sobie dość mocno podbiję. Niech tam się świeci. Tu z kolei zgasimy burtę tego naszego statku. I popatrzmy teraz na ten niebieski. O, tak, tak, tak. To jest to, co mnie interesuje. Jak najbardziej, zobaczcie, tutaj te magazyny, czy nie wiem, czy to jest przetwórnia, one dostały takiego fajnego, starego wyglądu. To bardzo mi odpowiada. Jeszcze popatrzmy na przesunięcia barw tutaj. Tu się nic nie dzieje. Tu z tą zielenią też wiele się nie dzieje. Tutaj widać ten żółty. Wpływa na to, jak to światło się układa na domku. Więc ja go zostawię tak, jak jest. OK. Wróćmy do panelu Basic. Tu skorygujmy sobie teraz tą naszą ekspozycję. I teraz tak. Zgaśmy nieco highlightsy. Podbijmy całe expo. Przygaśmy czernie, ale dodajmy trochę... Wyciągnijmy trochę cieni. Te czernie za mocno zgasiłem. I popatrzmy jeszcze na... O właśnie, balans bieli jeszcze ciutkę podciągnijmy. Zabierzmy nieco tego kontrastu. O tak. I muszę wrócić jeszcze do panelu HSL i tutaj... Oto. To jest to, co mnie interesuje. I tą górę dociągnijmy sobie jeszcze za pomocą filtra w ten sposób, że podciągniemy tutaj te highlights. Ja bym chciał, żeby to wyglądało mniej więcej w ten deseń. OK. Tu widzę jeszcze trochę tej magenty, więc ja sobie wezmę pędzel i zabiorę stąd po prostu trochę saturacji. To jedyna rzecz, którą tutaj wykonam. O tak. Drobna korekta, widzicie, ona zabiera tą saturację stamtąd. W porządku. Popatrzmy na zdjęcie przed. W sensie ten finalny kadr, który nas interesuje. I ten, który mamy tutaj. Jest troszeczkę jaśniej, więc to, co zrobimy, to skorygujemy sobie ekspozycję. Bardzo proszę. To versus to. Niemal identycznie. Trochę więcej niebieskiego tutaj mamy, więc jeszcze podbijmy balans bieli w kierunku kolorów ciepłych i rozjaśnijmy sobie tą resztę. No i teraz, żeby to sobie wyrównać, to ustalmy tylko synchronizację check known i wybierzmy tylko crop. Tak, żeby te dwa zdjęcia wyglądały, jeśli chodzi o cropa, tak samo. To jest to, do czego dążyliśmy, a to jest to, co uzyskaliśmy. Myślę, że ten kadr oddaje zdecydowanie bardziej taki zimowy, surowy klimat Norwegii. Więc na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, że w naszym sklepie jeszcze do końca miesiąca trwa promocja na przedsprzedaż tak naprawdę naszego nowego zestawu presetów, w nim m.in. preset Norway i te presety możecie w tej chwili kupić za 59 zł. Na dzisiaj tyle. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zasubskrybujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.